Cześć, tu Krajzis i witam was w kolejnym odcinku serii Brodaty Survival. Jest ze mną... Kurplim! Jak to fajnie ci wyszło? Szczerze mówiąc, w ogóle tego... Ty taki spontan improwizowany, w ogóle tego nie przećwiczyliśmy. Bardzo fajnie ci to wyszło, taki przedtem. Nie, to fajne, to fajne, dobra. Więc tak, znajdujemy się jak zwykle w Pato Blanco. Pata Blanco, Pato Blanco. Pata Blanco, Pato Blanco, szczerze. Dobra, PB. Czyli naszej wiosce powstał nowy, że tak powiem, budyneczek. To jest tutaj, ja wam czytam, go pokażę, jak on tutaj wygląda. Jest, oj. O, wygląda. Tak, jest główny budynek plus stodoła. Dodatkowo powstał nam jeszcze takiego no one expect Spanish Inquisition tutaj. Strach na wróble. Tak, strach na wróble. No i nasza farma została troszeczkę udoskonalona. Dobra. Dodatkowo pewnie niektórzy zauważyli, niektórzy nie. Mamy nową flagę naszej tej wioski. Jest to taki biały kurak z czarnym, z brązowym, nie wiem, grzebieniem i czerwonym tutaj pod szyją kołnierzem. Lekko podchodzący podeżyłka jak dla mnie, ale jest jak najbardziej okej. No, może być, dobra. Nie wiem, czy pokazywałem tą bramę na odcinku? Tak, chyba nie z brodatego survivalu, ale pokazywałeś. No to się pochwalę. Mamy również bramę mechaniczną, która cię podnosi. Aha, i opuszcza. Ktoś się zrespił na dole. Czekaj. On jest w wodzie. Uważaj, bo on stoi na shifcie. Ale co, wiesz jaki ma ten? Nie wiem. Nie widziałem. No, trudno. Dobra. Dobra, i teraz tak, ogólnie rzecz biorąc, no ja jestem właścicielem serwera, więc tak troszeczkę głupio, żebym wysyłał sobie SMS-y sam na swój serwer. To było? Aha, niektórzy tego zdecydowanie oczekują, co jest... no dzięki. Czemu nie straciłem tamtego? Jaki dobry jakiś lag był? Dobra, i co? Więc jak bym wysłał ten SMS na swój serwer, to nie dość, że straciłbym ponad połowę na jakieś tam podatki, jakieś tam prowizje od profit SMS i tak dalej, to potem dostałbym 1/3, bo musiałbym się podzielić z purposem i jeszcze jedną miętą. Nieważne. Tak czy siak, w tym momencie po prostu o wiele łatwiej mi po prostu wziąć sobie taki spawner czy tego jajko, jakieś zwierzaka, ale też nie chcę, że tak powiem, z tym przesadzać. Żeby to nie było coś takiego, że ja tutaj będę miał zaraz ekspertkę na 60 czterech spawnerach, czy wszędzie spawner każdego zwierzaka, zbroje wszędzie diamentowe, wszystkie enchantowane na proty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc postanowiłem, doszedłem do wniosku i tutaj ktoś się przynajmniej ze mną zgadzał wtedy, nie wiem jak teraz, że no pierwszy spawner to sobie weźmiemy gratis za wybudowanie wewnętrznego muru, a następny każdy spawner, jaki będziemy chcieli sobie gdziekolwiek zamontować, czy to będzie spawner jakichś zwierzątek, czy jakichś potworów, to w tym momencie dostaniemy go tylko i wyłącznie, jeżeli wykonamy jakieś zadanie i te zadania wy będziecie nam pisać w komentarzach pod tym filmem. Jak wykonamy takie zadanie, to będziemy mogli sobie coś wziąć z item shopu. Tak więc w tym momencie ja idę postawić i przy okazji pokazać, jak się stawia spawnery. Kupujecie spawner, to jest zwykły mob spawner, który jeśli bym, wiecie co, ja go postawię na... Chociaż nie, to nie. Jak go postawię, to się wszystko ładnie sobie pokaże. Chodź tu. Dobra, więc jak sobie postawię tutaj po pierwsze. To jeszcze tak nadmienię dla wszystkich bólodupców, tych, którzy będą mówili, że jednak powinien wysłać tego SMS-a, że to mimo wszystko, że to jest swój serwer. Znaczy wiesz co, to już pomijając fakt, że to jest bez sensu. To myślę, że za całościowo, za całą budowę, za cały czas, który Krajzis poświęcił na ten serwer, no... Ale nie, ja nie wierzę, że moi widzowie są takimi debilami, żeby coś takiego uważać. Ja sądzę, że mam... Ktoś się podejrzewam znajdzie. Zawsze tacy... Ja wierzę, ja mam naprawdę wielką wiarę, że moi widzowie są raczej inteligentnymi osobami i sądzą, że troszeczkę jest coś głupiego w wysyłaniu SMS-a na własny serwer. Dobra, tak czy siak, mam mob spawner, po prostu stawiam go i w tym momencie pojawi nam się spawner świń. Zawsze pojawi nam się spawner świń, zawsze. I teraz tak, co jeżeli chcemy zmienić, żeby był na jakikolwiek inny spawner, nie wiem, tam szkieletów, jakichś blazów, czy czegokolwiek innego. Bierzemy jajko. Jajka również możecie kupić u sprzedawcy pod komendą SMS. Okay? SMS, o, tu. Tu macie zbroje, różne inne takie rzeczy, tu macie jajka bestii plus spawner i tu macie jajka zwierzątek takich neutralnych i przyjaznych. Tu możecie kupować te rzeczy. A tutaj, jeżeli dobrze są... A, to są narzędzia. Dobra. Plus Silk Touch.
Więc w momencie, kiedy już sobie kupicie taki spawner, czy w jakikolwiek inny sposób będziecie, czy znajdziecie chociażby spawner, tak, bo możecie to samo zrobić z dzikim spawnerem, który znajdziecie gdzieś na survivalu, możecie wziąć jedno jajeczko. Niektóre jajka są dosyć tanie, bo widzicie za jeden włos, to naprawdę nie jest dużo, to za 50 groszy w przeliczniku. Tutaj za dwa macie już owieczkę, za cztery krówkę, czyli tutaj 2 złote by mi to kosztowało. No, humorowe krówki są dosyć drogie, konie są dosyć drogie, a chickeny to jest bardzo taniutka rzecz. Dobra, tak więc wracamy tam. Bek. Tylko pytanie, czy jak ja się beknę, to mnie beknie na spawner, czy... Nie, tutaj, jest dobra. Dobrze. I jak już macie taki spawner, bierzecie takie jajko i klikacie prawym przyciskiem. Puf. I widzicie, i teraz jest, mamy spawner krówek. A mogę te świnki zaciupać? Zaczną świnkę? Zabij ją. No, i w tym momencie mamy tutaj spawner krówek, który powinien działać. Zobaczymy, czy się zespawni jakaś krówka. Może te dwie zabić też. Dobra, już. O, i pojawiły się dwie krówki. No i się to dobra, i teraz taki myk. Taka sprawa na wszelki wypadek. Spawnery, jak już postawicie, to już ich nie zmienicie, znaczy ich położenia nie zmienicie. Możecie oczywiście w każdej chwili zmienić. Wejdzie na chwilę na gamy moda. I wezmę sobie kilka jajek, wezmę sobie powiedzmy silver, nie, może nie, żeby cię nic nie atakowało. To nie, gaz też nie jest dobrym pomysłem. O, powiedzmy villagerów, tych koni, krówkę i świnkę. Uj, oddawaj, to jest moje jajko. Ja ci coś zabrałem? Okay. Nie. Dobra. Więc tak, możecie klikać, w tym momencie się zmieni. Oczywiście ja nie straciłem w tym momencie jajka, bo jestem na game modzie, ale to jajko się traci. Mogę, wiesz co, i teraz po jakimś czasie powinien się, o, jest, pojawić świnka. W tym momencie, za chwilę, jak się naładuje, bo on się zaczyna kręcić i coraz więcej jest, coraz więcej takich ogników i jak jest, no, bardzo duża liczba tych ogni, to się pojawi koń. Chyba że konie się nie pojawiają, bo właśnie w sumie nie pamiętam. Nie wszystkie zwierzęta się pojawiają, to jest ważne. Nie wiem jak konie, teraz zobaczymy czy koń się pojawi, ale na pewno koty się nie pojawiają, te oceloty. Więc nie róbcie spawnerów ocelotów, no bo to nie działa. W sumie nie wiem czemu, ale coś jak sprawdzałem, to nie działało. No, kręcisz się? Kręcisz no, się, kręcić? Coś wykręcić się nie może, no dobra, no to nic. A villagerów wiem, że działa spawner villagerów, dlatego nie można kupić jajek villagerów u nas, żeby nie było spawnerów villagerów. Ale wiem, że działa, tylko nie wiem, czy teraz nam zadziała tak na szybko. Dobra. A villagera zawsze jakby co możecie zrobić z zombiego. Jest. No zabij ich. Ooo! Drugi też. Ooo! Uciekał z Kuba! Dobra, jest. No tak, bo możecie się otworzyć, dobra. Tak więc my wracamy do naszego spawnera krowy, który sobie w tym momencie tutaj ogarnęliśmy. Dobra, to tyle jeśli chodzi o takim słowem wstępu. Teraz tak, co my... Właśnie, powstała w ogóle droga. Nie wiem, czy zwrócić tu w ogóle uwagę. Już się namęczyłem, żeby stworzyć tą drogę. O, i jeszcze dodatkowo co to powiem, w całkiem fajny sposób, wydaje mi się, nawodniliśmy wodę, znaczy tą zboże, oraz oświetliliśmy. Bo tutaj tam pochodnie można zepsuć. Jak wy możecie zauważyć, są tutaj w tym momencie dynie, pod niektórymi dyniami jest woda, czyli nie widać, oraz są arbuzy i pod arbuzami jest też również woda. Minus jest taki, że łodyga dyni nie łączy się z... no nie niszcz. Oj, czekaj, już idę po motykę. Zaraz będzie, spokojnie. Ja to naprawdę. Okej, bo tu też nie. Tu też nie. Aha, właśnie ja jestem wciąż na game modzie. Zapomniałem sobie wyłączyć game 0. Bo ty ty pewnie też zniszczyłeś, prawda? Nie, to ty tu zniszczyłeś. Tu zniszczyłeś, tu napraw, tu. Już, czekaj chwilę, tylko nie tylko zaraz. Nie, no żartuję. Dobra, tak się, ja jestem jeszcze tutaj i tutaj też jakbyś mógł naprawić. Patycek, dwa patycki, so. Zrobię drewnianą, wystarczy chyba, nie? Pewnie. Dobra, więc fajnie można tak właśnie ukryć światło, znaczy nie światło, tylko wodę pod dynią, pod arbuzem. Tutaj mam także zwykłe dynie, to naprawdę nie dość, że fajnie wygląda, to jeszcze dodatkowo właśnie nie widać takich plam wody. Według mnie to jest naprawdę fajny pomysł, na który szczerze mówiąc muszę powiedzieć autorsko sam wpadłem, bo niektóre rzeczy gdzieś tam zwykle tam idzie się zobaczyć u kogoś, gdzieś albo na filmach, albo na serwerze. Zwłaszcza jak się jest administratorem i prowadzi się serię Eclipse'y, ale akurat ten pomysł z farmą i wodą to jest mój autorski. Tak, jestem z niego dumny. Dobra. A powiedz mi jedną ważną, myślą rzecz. Bo my tak sobie gadając w pewnym sobie się momencie się, wymyśliliśmy takie coś, co by zrobić pewien konkursik. Mhm. Na podpis mój, na baner mój. Głowę nie, ale ty coś tam jeszcze chyba chciałeś. Tak, ja dorzucę jeszcze w tym momencie włosy z brody Merlina.
czyli u naszą walutę premium, za którą możecie właśnie kupić spawner, czy jajka, czy jakieś inne zbrojne, takie pierdoły, w ilości 48, czyli całkiem tak sporo. To jest konkurs miał polegać na tym? To jest pół spawner. O, skubany, jeszcze drugie tyle i będziecie mieli spawner, widzicie to? To myślę, wydaje mi się, że bardzo dobry deal jest. Tak, tak. A konkurs polegać ma na tym, iż albowiem macie na swoim single playerze, na serwerze też czy nie? Tak, na serwerze również to może być, Na serwerze właściwie będzie prościej. Będziecie musieli odwyzerować, może są jeszcze osobki pamiętające serię naszą, mającą nazwę, u ciebie to był Minecraft na sterydach, dokładnie. Tak. I tam poruszaliśmy się takimi dwoma statkami. Z tym, że Krasis tak jak swój statek ma gdzieś zapisany, jak on wyglądał, jak się budował i tak dalej, tak ja swój statek, który wybudowałem na single, a potem go przeniosłem na serwer, niestety usunąłem. Jestem z tego powodu kupa, ale tutaj pojawia się wasza sprawa, gdyż albowiem na serwerze czy na single możecie tego mojego Sikora Millennium wybudować na podstawie, zrobić taką replikę jego na podstawie odcinków. I za odwzorowanie takiego Sikora Millennium w podziękowaniu dostaniecie właśnie te rzeczy, o których powiedzieliśmy wcześniej. Tak, to był Sikor Millennium oraz Obietnica Tuska, tak się nazywał tamten tego, mój statek, bo mój statek też chciałbym, żebyście wybudowali. No. I teraz osoba, która to zrobi najlepiej, dostanie właśnie tego typu rzeczy, jak ten mój podpisik. To czekaj, to ja go zaprezentuję, bo nie wiem, czy na odcinku widziały jakiekolwiek osobki. A to wiesz co, to może przy okazji też również, nie dość, że pokażę, nie to. Open Ender. Widzisz, że są podpisik jeden? Okej. Okay. Nie dość, że będzie to podpis Griplima, który wygląda tak, piórko Peugeota od Griplima, to również będzie jeden podpis mój, a moich podpisów powiem wam, że na serwerze mają chyba trzy osoby. Jest to Purpose, jest to oczywiście Lisica i jest to pewien Wojtek, którego niku coś tam z Wizardem było związane. A ja? Ty nie masz. Bo dzisiaj dostałeś. Dzisiaj dostałeś. Zapomniał o mnie, jak zwykle. No to cztery osoby, to już za dużo, to nie, musisz stracić swój podpis. All Griplings must die. Dobra. Ale przy sobie tylko. Ja ci w ogóle rzucałem 8 mięsa. Ja ci rzucałem 8 mięsa przed filmem. Nie zapraszam. Nie dostałem. Tu jest 4. Dobra, głodny jestem. Dobra. Poczekaj, to ja pofarbię teraz na tych krówkach, co tam się rozpią. No patrz, jakim cudem on jest pod nami? Gdzie on tu jest? Nie widzę go. A jest, widzę go. Widzisz? Jakim cudem on tam jest? A jak on tam wszedł? Idź go zabij. Tylko nie zniszczysz mechanizm. Fuck, sorki. Czekaj to naprawy, spokojnie. Tu powinien być. Jeden, tylko się przesuń i tutaj drugi. Okej, dobra. I teraz tak, home, kryzys. A, dobra, poszło. Dobra, i w tym momencie, to cztery osoby już mają, bo tam jeden Wojtek zdobył mój podpis, bo go rzuciłem na spam w odpowiednim miejscu, ukryty, i jemu jako jedynemu udało się go zdobyć. Dobra, a on w sumie wygląda tak. Busola Krasisa wskazuje desert krainy i ma Enchant Luck of the Sea 10. Dobra, i teraz tak, co dzisiaj możemy robić w ogóle? Ja bym już tak powolutku zakończał, że tak powiem, pierścień wewnętrzny, w nim brakuje dwóch rzeczy. Po pierwsze, w wystroju tych dwóch budyneczków, jeden to, w którym ty stoisz, czyli trzeba tu zrobić jakiś domek farmera, drugi to jest domek młynarza, z wiatrakiem, tam też trzeba będzie wystrój zrobić. Trzeci budynek właśnie powstanie tutaj, gdzie mamy te skrzynki, więc je trzeba będzie wziąć i przenieść gdzieś. I od zewnątrz chyba jeszcze brakuje w niektórych miejscach, trzeba dokończyć mury. Tak mi się przynajmniej coś przypomina. Wysoki mur trzeba będzie zrobić. No i jeszcze tutaj, gdzie stoję, tu nie wiem, czy mnie widzisz, to jest przy drodze, przy wysokim murze, niedaleko bramy, która tutaj będzie, jak na razie to jest taki wypierdek, a nie brama, to tu chciałbym zrobić jakieś dwa stragany, takie jakieś ładne, tu. Mhm. Dobra, i tak będzie wyglądać niski pierścień naszej białej kaczki. Śmiesznie to brzmi. Dobra, a w wielkim pierścieniu to jeszcze nie myślałem co, gdzie, jak dokładnie będzie, ale na pewno coś tam powstanie. Ja w ogóle pokażę wam, jak tam teraz wygląda, bo troszeczkę się zmieniło. Nie wiem, czy tam ostatnio byłeś, Klipim. Gdzieś siedziałem północy i równałem to. Pyk.
pyk, pyk. Mówisz pyk. O wewnętrznym pierścieniu, tak? Tak, tak. Znaczy o wyższym pierścieniu, no, tak, byłem tam dzisiaj. A, dzisiaj byłeś. Jest to dosyć płasko. Chciałem to wyrównać wszystko. Zresztą teraz tutaj mamy taką fajną arenę do spawnienia się mobów. Zobaczcie, ile królików. Jezu, ile królików. To jest 4 króliki się zespawniły. I wszystkie no, te białe. Tak nazywane przeze mnie, one chyba były nazywane przeze mnie Eminemami. Eminemami. Czemu? Jakoś tak. No bo jakoś tak zacząłem nazywać świnie Tedem. Tedem? Chyba tak to się mówi. Tym raperem w sensie. Od Pokebloka, bo na Pokebloku była świnka z imieniem Tede. No i że mamy świnkę Tede, no to teraz króliki to co to mogą być króliki? Króliki to, że w większości to są czarni, no to stwierdziłem, że raperzy to będą. A że są że jest taki biały królik, to stwierdziłem, że on będzie Eminemem. No tak, no w sumie racja. Ale jest jeszcze jeden królik biały, tylko że on już przestał się spawnić normalnie na survivalu. On jakoś na wersji 1.8 się spawnił i bardzo rzadko się spawnił. To był Killer Bunny. Wyglądał jak taki biały królik, tylko że miał chyba czerwone oczka i był dosyć agresywny. Co było naprawdę, naprawdę fajnym ukłonem względem Monty Pythona. Kto wie, ten oczywiście może jakąś tam, nie wiem, komentarz dać. Tak, wiem o co chodzi, oglądałem ten film. A kto nie, no to wam podpowiem. Chodź. Na górę. O, tą zbroję zdobyczną. Film warto obejrzenia, jest to Monty Python, Święty Graal. Święty Graal, Rycerze Świętego Graala, Rycerze Króla Artura, coś w tym stylu. Monty Python i Święty Graal, jakoś tak to leciało. Bardzo fajny film, bardzo przyjemny zresztą. Dobra. Zresztą tak samo jest jeszcze jeden króliczek, który ma jakieś takie konkretne ubarwienie, tylko nie pamiętam jak ono wyglądało i nie pamiętam dokładnie, który to był króliczek, ale pamiętam, że jest jeden króliczek, który jest, że tak powiem, taką hołdem dla jednej użytkowniczki Reddita. O Jezu, mało mi nie trafiłeś, tak wszedłem ci pod miecz. Użytkowniczki Reddita, która straciła swojego królika i tam się coś tam wyżarła i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I właśnie jako ku pamięci tego króliczkowi jeden królik w Minecrafcie właśnie jest. No serio, jest coś takiego. Przynajmniej takie coś czytałem w Wikipedii. Dobra. To co, ja dzisiaj może zacznę budować te stragany, ten domek, który tutaj powstanie, będzie jako ostatni, że tak powiem, budynek w dolnym mieście. I teraz takie pytanie do was, co to ma być za budynek? No w sumie nie wiem. Możemy tu zrobić piekarza, możemy tu zrobić jakąś karczmę niewielką, chociaż karczmę chciałbym zrobić na zewnątrz murów. O, to trzeba zniszczyć. Na zewnątrz murów? I no. Działałoby to przypadkiem może tak jak zwykłe? Jak zwykła karczma, czy nie? Znaczy jak karczma ta w tym... Na spawnie? Mógłbym coś takiego zrobić, ale sądzę, że nie ma sensu. Że to będzie po prostu, wiesz, budynek karczmy przedstawiający. A kiedyś może, jeżeli skończymy budować całe miasto i uznamy, że zrobimy z tego jakąś lokację serwera i założymy tutaj regiony i nie będziemy tylko już traktować jako nasz domy, tylko wiesz, jakaś tam lokacja serwerowa, to w tym momencie taka karczma właśnie może w tym momencie regenerować życie, głód i tak dalej, i tak dalej. No, właściwie na wyspę. Tak więc tutaj możecie wymyślić, co ma być tutaj. Przypomnę tylko, że cało jest takie wiejska, że tak powiem, swojska klimaty tego dolnego miasta. Czyli widzicie, jak tutaj mamy wiatrak, mamy pole, mamy oborę z krówkami, więc tutaj, no, wymyślcie, może być piekarz, może być jakiś rzeźnik. Nie, no, rzeźnika to nie, tam już wystarczy, że jest obora z krówkami. Że jest jeden rzeźnik w środku obory. Dobra. Dobra, to ja idę budować stragan. Kolejny jakiś. Nick, no nie wierzę, co oni się tak uwzięli. Gdzie? Przy źródełku wody. Tam zacznie źródełku, tylko odpływie. A, to przy odpływie to już na spokojnie jest. Jest. No, wiem, zielak. Nic nie zrobi. Zielak, czekaj, ja go zaraz robię. A ty uważaj, bo ja nie wiem, czy zielak, czy tam jakiegoś seta nie ma. Zobaczymy za chwilę. Dobra, więc tak, jako tako, że u nas mimo wszystko dominuje drewno świerkowe, to ja z takiego będę, tylko ciekawe, czy jeszcze coś zostało po tym budowaniu murów, czy znowu będę musiał wsadzić kolejne drzewa. Tu cegły, tu biały tego, boże, ja już nawet nie pamiętam, co gdzie, o jest, mamy drewno, mamy drewno i mamy świerka, tu trzy, tu stak i tu ciemne. W ogóle znaleźliśmy, wsadziliśmy tu ciemne i nie wiem, na co nam się przydawało. Mało z niego korzystam. Miały być do murów. Miały być do murów, miały być na. Myślałem też nad dachami z ciemnego drewna, bo to jest taki u mnie standard. Dach z ciemnego drewna. To świnia jest. W sumie te świnie tutaj co mamy, to można zabić. Owce jedynie zostawić, tylko właśnie nie wiem wtedy, co zrobić z tymi owcami. Na pewno tutaj nie chcę budynku z owcami jako takiego. Konie zostaw.
Spokojnie, konia to ja nie ruszę. No, ja konia nie biję. Okay. Ja konia nie biję. Gór plus 2K16. O, fuck. Tak naprawdę biję. Dobra. Tak jak pisali w komentarzach pod tym Astel Builders ostatnim. Chociaż nie, to przedostatni w tym momencie. Znajdziecie? Jak ty to wstawisz? No tak, no bo ja wstawiłem ten taki z helikopterem, to już jest w internetach. No, nikt mi nie musi mówić, że robię kupę, czy coś takiego. Tam mówiłem mi się w komentarzach, z tego ci stali bekę. Dobra. I taki straganik 3 czy 5, tak, będzie jeden. Następnie będę potrzebować troszeczkę płotków, latency drewna, pyk, jest, puf, workbench. Trochę patyków jest. W tym momencie patyki kładziemy. O, tu. Ten zielak ma zbrojkę, ale daję mu do zrozumienia lekko, żeby stąd szedł. Okej. Okay. Strzelam koło niego. Ty nie zbieraj tych strzał, tylko uciekaj, bo to mają być strzały ostrzegawcze. No co za cwaniaczek. Widzicie, jak biją, to uciekaj. Jak strzelają do ciebie, to zbieraj strzały i sprzedaj je na targu. Dobra. I teraz trudniejsza rzecz, czyli wełna, którą pewnie całą większość lisica ma. Dobra, mam tu trochę białe wełny i oczywiście będę teraz potrzebował czerwonego barwnika, tylko żeby mieć czerwony barwnik, potrzebuję mieć taki pewien kwiatek, nie taki czerwony, tylko taki inny czerwony kwiatek, a ja nie wiem, czy jeszcze jakiekolwiek takie kwiatki mam. Co? Ale go z wyspy wyprowadzam. Strzelam strzałami w odpowiednie miejsce i on za tymi strzałami idzie. Ty, w sumie nie mam tego barnika, lecę na spawn. To czekaj, zrobimy tak, tutaj strzelę, tam strzelę. Tam strzelę i czy pójdzie za tym? Chyba się tepnął. Lecę dalej na spawn. Wiem, że ja nie mam tych 3 sekund na spawn, no ale to trudno. Takie życie opa. Cheater! Jezu Chryste, panie, co to za dziwne rzeczy. Nie, idę stąd. To było zbyt nope. O właśnie, co to były za dziwne rzeczy. Po odcinku pokażę ci mema, którego dostałem. Okej. Na podstawie jednego z odcinków. Muchomorową wyspę znalazłem. O, masz weź się zobacz, czy nie masz gdzieś silktacza. No, zobaczę. Zobaczmy. Fortunka. Tu nie mam, ale możemy mieć w skrzynkach. Zobaczę za chwilę. Ewentualnie postaw ten Sechoma na razie. Już patrzę. Krówki. Efficiency. Krówki. Efficiency. Silk Touch jest na mieczu, może, znaczy na tym, na Killofie może być, tak? Cokolwiek. Dobra. Cokolwiek. Krajzisz. Tylko się nie widzę na tabie. Pyk. Dobra. Oddaj się, to ty wykop, żeby nie było wszystkiego, że ja wykopię. Weź ze 4 czy 5, coś w tym stylu. Łuki? To jest. Tak, to jest ten silk touch. Dobra, a ja lecę dalej na szukać kwiatka jednego specjalnego. Tylko, że to nie jest sklębane przypadkiem. No właśnie, dlatego to ty masz to zrobić, a nie ja. O, tu jest jakaś jedna. Mycelium. O! Sklębane? Dżungla! A ktoś mi mówił, że w ogóle nie ma dżungli na serwerze. Dżungli jest sporo. Tak. Chociażby ja z Tom Ziv'em, znaczy Tom Ziv właściwie, ale ja mu pomagam. Tom Ziv ma działkę na właśnie dżungli. Na dżungli. Jest taka fajna dżungla, bo otoczona lodem. Jakiś ładny domek tutaj, ale nie chce mi się tam iść. Liczę na szczęście i że mnie ciepnie w końcu tam, gdzie rosną róże. Czy są laki, to mi się wydaje? Nie. Muszę kopać kilkakrotnie klasek. Mnie normalnie przesyła tam, gdzie powinno. Jest! Widzę. Tylko Crysis, nie umrzyj. I w tym momencie umarnij. Część z widzów myśli sobie. Idę. I teraz powinno się tak ekran, wiesz, strzały zrobić. Wiecie, jakaś dziwna muzyka i powinien skończyć odcinek, ale nie, dochodzę do tego. Jest, doszedłem do róż. Jej, mam róże. Czemu róże? Bo róże bardzo łatwo mnożyć, rozsadzać, zasadzać i tak dalej. Dobra. 20 mycelium chyba z tych kwiatów. Wystarczy, nie ścinaj całej wyspy. Nie no, spokojnie zrobimy takie fajne i takie fajne, naturalne, jakby to ująć. Takie wgłębienie.
Okej. Okay. Bo wcześniej był tutaj taki jeden wielki pasek po prostu zrobiony, wycięty, ewidentnie wycięty jakimś siltaczem. Mhm. Przez kogoś, to ja to tak wyrównałem, żeby wyglądało bardziej naturalnie. Widzisz? Jestem dobry. Good guy, grip him. Good, no tak. A co, not guy? Good girl? Grip him? Ty powiedziałeś gay, czy mi się wydawało? Guy, dobra. No to guy to tak. Guy to tak. Dobra. I teraz to mycelium, tak? Gdzieś w tym do skrzynek. No, w tym do skrzynki, dobra. Jednak małe lagi są. No, znikaj. No, zniknął. Dobra, i teraz tak, tu kasujemy oczywiście. Pyk. Chodź tu, daj się zebrać. Pyk, tu biały. Na szczęście ta wiadomość nie była chyba kierowana do mnie. Daj się zebrać. To byłoby dziwne. Dobra, ja odkładam tego silk toucha, żeby go nie zgubić przypadkiem gdzieś. Mhm. Hop, i idę do krówki. Głód już mnie bije. Jakby no. Coś tam powinieneś mieć żarcie w czapalarni. Gdyby tylko chciało mi się, wiesz co, iść i je zebrać. To czekaj, już idę. Nie chcę mi się po prostu. Jestem leniwa kupa. Nie, no to jest spawner. Rzecz bardzo wygodna. Trzeba przystać. Stoi sobie taki leniuch jak ja. Czekasz, mu się krówka zrespi, potem tylko machnie mieczem. Żarło ma. Dobra. Ja sobie w międzyczasie mogę Facebooka sprawdzić. Dobra, ja to tak będę dokończę później już ten stregan. Sądzę, że jeszcze będę nad nim pracować, bo taki średni mi wychodzi, ale to dopiero już później. Tak więc w tym momencie to będzie tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, tak więc trzymajcie się. I pamiętajcie, jeszcze tylko tak na minie, pamiętajcie, żeby robić te repliki Sikora i obietnicy Tuska. Tuska, dokładnie. Jeżeli ktoś nie wie, jak one wyglądają, zawsze może sobie w tym momencie obejrzeć stare odcinki z Minecraft na sterydach, gdzie budowaliśmy te stateczki, gdzie nimi lataliśmy, gdzie je pokazywaliśmy i tak dalej. Najlepsza replika obydwu statków, bo trzeba obydwa mieć, nie tylko jeden, no wygra to, co mówiliśmy, czyli podpisy, banery, włosy z brody Merlina. Dobra. A twój baner też, czy nie? Nie, no twój baner. Ale sąsiedzi szolują gdzieś po tych... Dobra. Czymś. Tak więc to będzie na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, to trzymajcie się bardzo serdecznie, do zobaczenia. Cześć!